Jay, having a discussion about chickens, roads, and tactical nukes. Just minding our own beeswax when we heard about this awesome party for the bad guy. So I says, "Hey, Puddin', how comes you never told me we was going to a party?" And he says, "We didn't get invited." I mean, how rude! Not that me and Mr. J ever waited for an invite or nothing, but it's nice to be asked, you know? Ew, so drab. I mean, all that black? Is this a party or a wake? You know what I think, Mr. J? I think this needs a little invigorating redecoration. Let's get to work, Mr. J. We'll show Bad Brain how to throw a real party. Hej, hej, moi drodzy, z tej strony Mato, to kolejny odcinek, kolejny DLC do Lego Batmana 3, poza Gotham. Tym razem jest 85. rocznica Batmana, gdzie możemy grać jako Harley Quinn. Możemy przedekorować Batmanowi przyjęcie. Ciekawe, czy jak rozwalę wszystkie sylity, pewnie dostanę to, co myślę, czyli zestaw. Tak, dokładnie. Jestem troszkę zawiedziany. Pewnie Joker dopiero może pociągnąć za to. Dokładnie. Rozwalił to i owo. Jeszcze ta do rozwalenia masz. Czy coś mi to dało? Niewiele. Ale mogłem rozwalić części. Oddalę się. No właśnie. To byśmy mogli trafić. Dobrze. Idziemy do góry. Dobra, niech tu będzie Harley, bo ona... Jeden młotek, kolejny młotek dla tych głośników. Kto to zrobił? Czy to człowiek? Pingwin? A, czybyśmy ocalili Adama Westa przypadkiem? Chyba tak, nawet tego nie chciałem, ale już trzymaj, jesteś ocalony. Skoro już cię ocaliłem, to już niech będzie. Czy możemy rozwalić ten Batmobil? Nie. No nic. Jak zakładam, tu może pójść tylko Joker. Fajna muzyka. Dobra, trzeba się pośpieszyć. Czyżby tylko Harley mogła tam być? No nic. Nawet na to nie wyrałem tutaj. Nie da się tam odeskoczyć raczej. Dobra, zobaczmy, co jeszcze możemy tu zrobić. A, tu jakieś stoliki możemy jeszcze rozwalić Batmanowi. Za niezaproszenie na przyjęcia. Bruce, tyle nie wiedzieć. Czy takie persony jak Joker i Harley się zaprasza na swoją 75. rocznicę powstania. Tutaj możemy jeszcze do góry wystrzelić. Co my tu mamy? No nic, tutaj też niewiele do roboty. Osoba by chyba tam doskoczyć gdzieś do góry, prawda? Prawdziwe pytanie brzmi, jak to zrobić. Też niewiele tutaj jest opcji zbudować. Bo niby są te klocki tutaj, ale... Nic nam nie podskakuje, co byśmy zbudować sobie mogli. Jak rozwalę te stoliki, to będę miał klocki do zbudowania. W końcu. Zobaczmy. Tak, w końcu. Możemy zbudować coś fajnego. Stół do DJ-owania i... matę.
do tańczenia. Au! Dobrze wiedzieć, że pan Joker umie tańczyć. Co nie mam zrobić? Okej, chyba łapię. Ja mam zatańczyć chyba tam, tak? Mam tam zatańczyć czy jak? Takie trochę trudne. Aha, mam otworzyć. Niebieski jest tu, potem żółty. Niebieski, żółty. Zielony. Tam raz, dwa, trzy, dobra. Czaję. Tak. 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 Udało się chyba już odtworzyć to, tak? Żółty, zielony. Boże, żółty, zielony i czerwony. I tutaj czerwony. Udało się, po raz kolejny. Żółty, zielony, czerwony. No właśnie to zrobiłem przecież. Ponownie, dobrze. Żółty, zielony, fioletowy, czerwony. Ciekawe wyzwanie. Żółty, zielony, fioletowy, czerwony. Udało się, jedno. A, mam jakiś kumpli na imprezie, dobrze. To fajnie, że mamy jakiś koleżku zaproszony tutaj, żeby nas tutaj mogli potańczyć. Oni gdzieś tam coś sobie tańcują tam u góry, jacyś kolejni. Tutaj też nic do rozwalenia. Joker. Nie chciałbyś rozwalić sobie tego? Chyba chcesz. 4 na 6. Muszę jakoś to inaczej załatwić. A, to nam zasłania. 5 na 6. 6 na 6, mamy mini zestaw. Fajnie, że mamy mini zestaw, tylko... szybko pasuje z kapnąć się gdzie co. Te części już znikają. Tak, bo możemy to rozwalić, to jest powrotem. To, co właśnie otworzyliśmy, możemy z powrotem rozwalić. Jeszcze się troszkę oddalimy. Fajnie, tylko tutaj Batman jest potrzebny, ale żadne z naszych bohaterów nie ma takiego super zmysłu jak Batman. Bądź cokolwiek tutaj zobaczyć. Co musimy zrobić? Musimy zniszczyć te przekaźniki, na to wygląda. Tylko jak je zniszczyć? Jakoś się musimy ich pozbyć. Coś, to co może być związane z tymi częściami, które tak sobie tutaj latają. Nie mówisz o torcie. Sporo o prezentach ty tutaj. Pewnie ci u góry coś o czym wiedzą. O czymś, zupełnie o czymś zapomniałem, co rozwalić trzeba było. No dobra, załóżmy, że tu Joker może się wspiąć, fajnie. To są chyba tylko dla Robina te kijki. Coś tu możesz zrobić, Jokerze? No raczej nie. No rozczarowuje mnie póki co, to jest bardzo trudno cośkolwiek skombinować, co to powinno być.
Albo po prostu jestem tak mocno głupi. Oni sobie tańczą, to oni sobie tańczą. Nie będę im przecież odbierał przyjemności. Tańczenia tutaj. Zobaczmy, tutaj mogę coś odwalić. Batmanowi. Harley Quinn. Moja droga. Tutaj mamy... coś do rozwalenia może? Raczej też mocne, że tak powiem. Srebro mocne, a tutaj ma to coś. Wszystko tutaj jest srebrne, czego ja nie mogę sforsować. Musimy zalić jeszcze te dwa. Te dwa plakaty, boże, plakaty to są te. Jestem wręcz pewien, że coś musimy tu jeszcze rozwalić, tylko jeszcze nie wiem co. Jeżeli to nie jest ten samochód, to nie wiem co to ma być. Tam coś trzeba obrócić, tylko tam trzeba wyskoczyć. Dosyć wysoko. Żaden z nas nie ma super zmysłu. Chociaż... o mój Boże, moi drodzy, jestem czasami naprawdę głupi. Któryś z tych jokerów na pewno będzie miał coś te... gusta. Chociaż może i... albo któreś Harley Quinn. A, i na Harley Quinn nie ma żadnych innych strojów. Mamy kostium czego? Przynęty, kostium rozbiórkowy... rozbiórkowy! I wszystko jasne. Tak to jest, jak się nie myśli. Ja pamiętam o takich rzeczach. Jak fakt, że... Joker miał kostiumy rozbiórkowe. Odskakujemy stamtąd. No właśnie, i sobie poleciały, rozwaliły się standardowo. A, i tak, chodź tam. Tam to będzie ważne, a nie. I straciliśmy kilka minut na bezsensowne chodzenie. Skaway, so serious, czyli klasyczny tekst. No, i mocne uderzenie od Harley. Kurczę, zapomniałem całkiem o tym kostiumie Jokera. Wszyscy stwierdziliśmy tylko niepotrzebny czas. O, nie będzie mógł... będzie mógł zmuchnąć świeczek od Batman. O. Combo. Czyli tak trzeba będzie rozwalić te prezenty. I teraz możemy je rozwalić. W końcu. Teraz, skoro to załatwiliśmy. Joker nie ma takiego stroju, który by nam się tu przydał, ale pewnie ma strój taki, który nam się przyda teraz, czyli... nie kostium kuli, nie kostium świetny. Chociaż odbiórkowe, nie wiem czy miał jakieś promienia czy czegoś takiego. Nie, nie ma. Nie ma czegoś takiego jak promień albo coś przynęty, komagnetyczny, kuli świetny. Kwiecisty raczej nie miał, elektryczny to już widzieliśmy. Jakie ma możliwości. Który kostium tu... a kostium kuli, czy nam może się przydać? Raczej nie. Kostium rozbiórkowy. Kostium elektryczny. Kostium świetny. Kostium magnetyczny, może. Gdzieś tu. Kto wie, kto wie. Na pewno nie tutaj. Na pewno jeszcze też nie tutaj.
Tutaj może coś będzie można jeszcze rozwalić, żeby coś zbudować. Na przykład jeszcze wrócimy do tego kostiumu rozbiórkowego i próbujemy rozwalić Batmanowi wóz. Nie chcesz zostawić tutaj tych? Dlaczego, Jokerze? To nic nie daje w takim razie, dlatego nie chcę zostawić. Nie wiem do końca już jak to miałoby wyglądać. Każdy kostium już chyba wytestowałem. Kwiecisty kostium. Odpada. Magnetyczny, świetlny. Nie. A jeżeli wezmę kostium kuli? Się podbijam. No, spróbować zawsze było warto, prawda? Próbować zawsze jest warto. Naprawdę trudny jest ten level, bo już tu jestem taki nieogarnięty. Albo oba naraz po prostu. Skoro mówicie, że to potrzebuje być Joker, to jest. Też przydaje się tu Batman w takim razie, prawda? Joker. Nie ma takich możliwości jak Batman. By móc wycelować w takiej rzeczy. Tutaj i w inne. O Jezu, jak ja nie, czasami nie patrzę. Kostium kuli by się teraz przyległo. Tak jest. Zamień się w kulę, co? No nie tak to szło? To chyba tak jakoś szło, że tutaj mógł się odbijać między dwoma. Czy to było z jakimś innym bohaterem? Na przykład może Harley Quinn będzie potrafiła się odbijać. A, nie chcę się włączać do dwóch graczy, nie muszę zresztą. Mogłaby się przestać kręcić i się skupić. A, no widzicie. No i widzicie. Też trzeba było troszkę popatrzeć dłużej. By móc się skupić na takich szczegółach. I tutaj jeszcze. Przepchać to? Na razie, że zmieszę się w 20 minutach z tym odcinkiem. Nie się go zbytnio przeciągać, jeszcze nie powinienem był. Rozbiórkowy ponownie. Dwa strzały. Możemy zbudować coś. Nie wiem nawet co to może być. A teraz możemy się pojawić tutaj. Jako elektryczny Joker. I stanie się myjka dla samochodu. Dla Batmobilu. I przerobiony już samochód. Lepszy bryk niż... Lepszej bryki niż Joker Mobil nie ma. Chcemy jeszcze zwalić te dwa. Naprawdę nie wiem jak to można byłoby rozwalić. A to idzie tutaj, to idzie tutaj. Aż tutaj to idzie. I to ma gdzieś... To gdzieś musi mieć połączenie. Prawda? To nie jest właśnie to? No właśnie do tego użyliśmy, czyli to nie jest to.
Chciałbym się dowiedzieć, które to może być. Popatrzmy, czego jeszcze nie użyliśmy tutaj, czego jeszcze nie. Tutaj już zniszczyliśmy to ciasto. Mamy tutaj te złote. Magnetyczne kuli, świetny kostium elektryczny, no. Żaden z nich raczej nie będzie miał możliwości rozwalić tych złotych. No właśnie, nawet Harley tutaj nie pomoże. Tylko te jakby... Tylko Batman tutaj może coś zrobić. Zwykły Joker już lepiej. Znaczy, który z Jokerów, który posiadamy, posiadał jakiś kijek albo coś? Ten nie. Zwykły to wiemy, elektryczny to wiemy. Magnetyczny Joker. Wracaj do góry. Niestety potrzeba nie wiedzieć, czemu kazuje nam tu mieć zwykłego Batmana. To mnie bardzo, nie wiem, jakby dziwi. A tam jest tylko droga po mini Zesa, to mnie nie interesuje, dobrze. No może iść, że tam jest taka rzecz, bo to mnie nie interesuje w takim razie. No są podpięte tutaj do tych rzeczy, no ale... Myślę, że trzeba by coś tu zbudować, chyba też mi się wydaje. Tylko z czego? To nie z tych złotych tych, ale... Jak widać, nie ma możliwości tutaj cokolwiek. No to po prostu jeszcze zrobimy testy wszystkich tych. Może tylko strzelać. Piecisty kostium też, elektryczny kostium też, odwykowy kostium też, przynęty. I to jest tyle. Jeśli chodzi o to, mogę zrobić kostiumy. U Jokera. Harley, przestań. Się tam kręcić. Ale Harley gdzieś to może jeszcze wyskoczyć. Bardzo prawdopodobne. Co ta Harley? Czy Harley nie ma innych kostiumów? One są zasilane tą energią tutaj. Czyli zaczął tu wyskoczyć. Dobra. Dobra, jednak jestem głupi. I się wyłączyły oba. Zacznij budować. No nic. No nic, nie wiem, kto jest starszy, ale wydaje mi się, że to Joker jest starszy niż Bruce, więc nie będę się kłócił z Harley. Dobra, udało nam się to skończyć. W końcu. Okej, więc to było na tyle, jeśli chodzi o 80. roczny Batmana. Dziękuję wam za obejrzenie i zapraszam do kolejnych odcinków z LEGO Batmana i kolejnych DLC. Hej, hej, na razie.